Pluszaki rozrabiaki. Ja tu króluję. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry, na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy, lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak, to znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie, z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Jak długo jeszcze macie zamiar zajmować się tymi bzdurami? Bzdurami? Majsterkowanie to bzdury? Wypraszam sobie! Ha! A co niby według ciebie mielibyśmy robić? Na przykład biegać po płotach to zdecydowanie lepsze od bezczynnego siedzenia na dywanie. Bezczynnego? Nie uważam, żebym siedziała bezczynnie. Przebieram moje lalki. A ja wcale nie mam ochoty biegać po żadnych płotach. Ach, z wami to tak zawsze. Nie wiecie, co dobre. Gdybyście mnie choć raz posłuchali i oderwali się od tych swoich nudnych zajęć, zrozumielibyście, że kocie zabawy to najlepsza rzecz na świecie. Akurat to psie zabawy są najlepsze. Bawcie się tak jak ja. Znalazł się Mądraliński. To ja tu wydaję rozkazy. No wiesz? Nie, ja. Ja jestem z was najmądrzejsza i to mnie należy się słuchać. A to kto? To królewicz. Przywieźli go dziś rano z nową dostawą zabawek. Ach, królewicz. A to z jakiej racji królewicz się z nas śmieje, jeśli wolno spytać?
Bo król może być tylko jeden, a wy chcecie być królami w tym samym czasie. Uważam, że to dosyć zabawne. Zabawne? Łatwo mówić, kiedy się ma na głowie koronę i wszyscy robią to, co im się każe. Też bym tak chciała. No właśnie. Skoro królewicz taki mądry, to może coś doradzi, zamiast się z nas śmiać. Uważam, że powinniście królować po kolei. Najpierw owieczka zarządzi, w co się bawić, potem ty, jeżu, a po tobie kotka. Nie może być kilku królów naraz. To sprzeczne z zasadami. Trzeba królować po kolei. Takie są procedury. Zresztą, tylko w ten sposób możecie wybrać króla, którego rządy odpowiadają wszystkim. Mogę pożyczyć wam mojej korony. Żeby była jasność, kto rządzi i kogo należy się słuchać. No, i to jest rozwiązanie. W takim razie ja zacznę. Dajcie mi koronę. Uwaga, uwaga! Za panowania miłościwej owieczki Pusi podwładni mają obowiązek bawić się w przebieranie lalek. Cieszę się, że znów mogę gościć cię w Pluszakowie. Tęskniłem za tobą. Królewicz jest bardzo pomysłowy. Zabawa w królowanie to doskonały pomysł. Ciekawe, kto z nas okaże się najlepszym królem. Teraz musimy wykonywać rozkazy Pusi. Chodźmy poszukać jakiejś lalki. Powinna być gdzieś w sklepie. Obok domku Pusi leży lalka. Kliknij na nią, żeby rozpocząć grę. Gra Przebieranie lalek. Przebieranie lalek to dosyć uciążliwe zajęcie dla niedźwiadków. Bez ciebie raczej sobie nie poradzę. Żeby Pusia zaliczyła nam zadanie, musimy ubrać lalkę dokładnie tak, jak sobie tego życzy. Kliknij na sznurek w lewym górnym rogu ekranu, a dowiesz się, jak powinna wyglądać nasza lalka. Następnie przeciągaj elementy garderoby z ramek na odpowiednie części ciała lalki. Mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętaj, że żeby sprawdzić, jak powinna wyglądać lalka, musisz kliknąć sznurek w lewym, górnym rogu ekranu. Wzór. Wzór. Bluzki. Buty. Wzór. Oho, dostrzegam już pewne podobieństwo. Wzór. Dodatki. Spódnice i spodnie. Torebki. Tak, lalka jest już całkiem podobna. Wzór. Okulary. Brawo, właśnie o takie przebranie chodziło Pusi. Uff, dobrze, że mamy to już za sobą. Brawo, czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. O rety, co za tortury. Dobrze, że to już koniec tych owczych rządów. Na pewno nie wybiorę cię na swoją królową.
pani i ja. Przebieranie lalek to nudy. Nie mam ochoty więcej tego robić. No, cóż, jak widać, twoje rządy nie spodobały się poddanym. Musisz ustąpić stronę i przekazać koronę komuś innemu. Pchi? Niech sprawa. I tak nikt nie potrafi przebierać lalek tak jak ja, więc może i lepiej, żeby się za to nie zabierali. Zresztą nie mam ochoty być dłużej waszą królową. Uff, ale mi ulżyło. To kto teraz będzie rządził? Kolec, zgodnie z ustaleniami. No, teraz zobaczycie, co to znaczy dobrze się bawić. Ogłaszam wszem i wobec, że za rządów króla Kolca całe Pluszakowo zamienia się w ring. Tak, tak, dobrze słyszeliście, kochani. Będziemy boksować. Zapraszam do piwnicy. Boks jest zupełnie nie w moim stylu. Wolałbym pobawić się w co innego. No, ale sam słyszałeś, teraz królem jest Kolec, więc bądź co bądź, trzeba robić co każe. Zejdźmy do piwnicy, wszyscy tam czekają. Piwnica. Poszukaj rękawic bokserskich i kliknij na nie. Gra trening bokserski. Kolec mówił, że to tylko mały trening. Cóż, może jakoś przeżyjemy? Uderzaj w worek treningowy, klikając lewym przyciskiem myszy na cele wyświetlone na worku. Musisz jednak poczekać na dogodny moment. Klikaj wtedy, kiedy ikona celu będzie się obracać. Wtedy na pewno trafisz. Jeśli ci się uda, zapali się zielona lampka. Kolec powiedział, że musimy przejść przez wszystkie 3 rundy, żeby zaliczyć trening. O, ja biedny. Pora na pierwszą rundę. Pamiętaj, na cele klikaj dopiero wtedy, gdy zaczną się obracać. W pierwszej rundzie musimy trafić 3 razy. Powodzenia! Brawo, runda zaliczona. Runda druga. Musimy trafić 5 razy. Idealne trafienie. Brawo, runda zaliczona. Ostatnia runda. Kolec powiedział, że musimy trafić aż 8 razy. Musi nam się udać. Mistrzowskie uderzenie. Uff, udało się. Zaliczyliśmy wszystkie 3 rundy. Kolec powinien być z nas zadowolony. Czas na małe co nieco. Brawo, czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. To? Chyba przyznacie, że było nieziemsko. Ja już chyba wolę przebierać lalki. Oj, jesteś najgorszym królem, jakiego znam. Oj, nie chcę być dłużej twoim poddanym. O, ani ja. Nigdy więcej boksu. O. Widzicie? Mówiłam wam, że wasze zabawy są nudne i banalne.
teraz ja przejmuję rządy. Za chwilę się przekonacie, kto tu powinien królować. A w co będziemy się bawić tym razem? Będziemy, moi drodzy poddani, skakać po płotach. Nastały rządy z drapki. No nie, tego jeszcze brakowało, żebym skakał po płotach. Chyba przestaje mi się podobać ta cała zabawa w królowanie. Jak tylko zdrabka zakończy rządy, powiem o tym pluszakom. A teraz chodźmy do warsztatu. Musimy zapytać dziadka, czy pozwoli nam się pobawić w ogrodzie. Warsztat. Kliknij na dziadka, żeby rozpocząć grę. Gra: skakanie po płotach. Niedźwiedź skaczący po płotach jak kot. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Bo ja nie. Bez ciebie mam raczej marne szanse. Kieruj mną za pomocą strzałek w prawo i w lewo. Jeśli chcesz przyspieszyć, naciśnij strzałkę w prawo. Jeśli zwolnić, w lewo. Gdy naciśniesz i przytrzymasz strzałkę w dół, zacznę się czołgać. Jeśli chcesz, bym skoczył, naciśnij spację. I uważaj, proszę, żebym nie nabił sobie guza. Zaczynamy! Po drodze musimy zebrać 4 koniczyny. Oj, 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 oj! No, spróbujmy jeszcze raz. Brawo! Koniczyna jest nasza! Świetny skok! Brawo! Koniczyna jest nasza! Hop! 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 Wspaniale! Mamy już 4 koniczyny! Teraz musimy dotrzeć do końca trasy. Brawo! Koniczyna jest nasza! Brawo! Koniczyna jest nasza! Hop! Świetny skok! Brawo! Koniczyna jest nasza! Uff! W końcu dotarliśmy do końca. Ale się zmachałem. Brawo, czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Ledwo żyję. Oho, te płoty będą mi się śnić po nocach. Też coś. Gdybym wiedziała, że takie z was marudy, nigdy bym was nie zabrała ze sobą. Tylko zepsuliście mi całą zabawę. Przecież mówiliśmy ci, że nie chcemy skakać po płotach. Tylko że ty wcale nas nie słuchałaś. No właśnie. Zawsze ci się wydaje, że wiesz lepiej, a nie wiesz. To... kto chce teraz królować? Błagam, tylko nie to. Chcę wreszcie robić to, co lubię. Ja też. Nie mam już ochoty być ani poddaną, ani niczyją królową. Ani ja. Oddajemy koronę. Jak widać, żadne z nas nie nadaje się na króla. A swoją drogą, do bani jest być królem. Tylko
bez urazy, wasza królewska mość. No bo właściwie kto mógłby lubić takiego króla, który każdemu coś narzuca? Wasza królewska mość ma chyba niewielu przyjaciół. Właściwie to mam ich całkiem sporo. Całkiem sporo? Muszą robić to, co im każesz i jeszcze cię za to lubią? Jak to możliwe? Po prostu. Króluję tak, jakbym wcale nie królował. Czyli jak? Pozwalam robić innym to, co lubią i w czym są dobrzy. Jednak wspólnie szukamy rzeczy, które możemy robić razem, bo one dają nam najwięcej radości. Ot, i cała tajemnica. To chodźmy się pobawić razem. Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Cofnij. Zatwierdź reklamę. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek.
wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory oraz gry, które udało ci się przejść, są zgromadzone w telewizorku. Kiedy najedziesz na obrazek, usłyszysz, jaka scenka bądź gra się pod nim kryje. Kliknij na wybrany obrazek, a następnie na zieloną strzałeczkę u dołu ekranu, aby go odtworzyć. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Jeśli chcesz opuścić telewizorek, kliknij na ikonę drzwi. Przewodnik po grze. Wprowadzenie. Gra Przebieranie lalek. Scena pierwsza. Gra Trening bokserski. Scena druga. Gra Skakanie po płotach. Scena trzecia. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku wraz z pluszakami spotkacie małego kangurka i dowiecie się, jak wiele można osiągnąć, jeśli się tylko chce. Nowy numer już od 31 sierpnia w kioskach.